Zmartwychwstały Chrystus odwiedza wielu ludzi, a większość z nich nawet o tym nie wie. Są jednak i tacy, którzy doświadczyli prawdziwego spotkania twarzą w twarz z naszym Zbawicielem. I najczęściej są to dzieci z różnych stron świata. I takiego spotkania doświadczyła 8-letnia Jordan Cook. Jej mama Michelle powiedziała: Jordan już jako 2-latka wykazywała zainteresowanie do rysowania i malowania. Cały czas zakreślała swoim paluszkiem jakieś znaki na podłodze, na stole, na wodzie. Postanowiłam podarować jej kredki i byłam bardzo zdziwiona, kiedy zobaczyłam jej pierwszy rysunek. Narysowała dłoń, na której każdy palec miał inny kolor. W centrum dłoni było serce, a na nim jakaś plama krwi. Tak to wyglądało. Jako 2-latka, która niewiele jeszcze wtedy mówiła, pokazywała paluszkiem na kartkę i mówiła: Bóg kocha wszystkich, Bóg kocha wszystkich. Później jako starsze dziecko wyjaśniła mi, że kolorowe palce symbolizowały Boga, który jest różnobarwny, a serce i plama krwi oznaczało Jego cierpienie i ukrzyżowanie. Ja sama zaczęłam bardzo chorować. Dopiero po roku intensywnych badań odkryto, że źródłem mojego problemu był niebezpieczny wirus, który dostał się do mojego systemu wraz z przyjęciem wadliwej szczepionki. Tylko 2% ludzi, którzy ją otrzymali, przeżyli, a ci, którym udało się przeżyć, cierpiało z wielu problemów zdrowotnych. Po przejściu 6 operacji moje ciało zaczęło powoli umierać. 8-letnia Jordan od kilku lat modliła się za swoją mamę. Namalowała też obrazek, który zatytułowała Uwielbienie, prosząc, aby przez to uwielbienie Boga on uzdrowił jej mamę. I oto na swoje 8 urodziny, czytając książkę w swoim pokoju i leżąc w łóżku, zobaczyła, jak przy biurku usiadła jakaś biała postać. Jordan powiedziała: Ja nie widziałam nigdy wcześniej Jezusa, ale wiedziałam od razu, że to był On. I On popatrzył na mnie i powiedział: poproś. I pomyślałam, że On na pewno chce mi dać prezent na moje urodziny. Powiedziałam więc: proszę, żebyś uzdrowił moją mamę. I On powiedział: zrobione. I zniknął. Powiedziałam mamie, że Jezus ją uzdrowił i żeby już nie szła do lekarza i marnowała czasu ani pieniędzy. Ale mama powiedziała, że musimy to sprawdzić z panem doktorem. Michelle poszła wraz z córką do lekarza i powiedziała: Nie czułam żadnej dużej różnicy w samopoczuciu. Lekarz natomiast po zbadaniu mnie zaczął się dziwnie zachowywać. Wchodził i wychodził z pokoju, kazał mi czekać. I po 15 minutach powiedział, żebym wróciła po tygodniu, bo pewnie sprzęt do badania się zepsuł. Przy kolejnej wizycie, po kolejnych wnikliwych badaniach, lekarz zdezorientowany usiadł na krześle i powiedział: Nieczęsto mówię takie rzeczy, nie za bardzo to rozumiem i mogę określić to tylko rodzajem cudu. Bo pani jest kompletnie zdrowa i nie ma śladu żadnej choroby. Na tylnej stronie obrazka Uwielbienie 8-letnia Jordan napisała: W imię Jezusa modlę się za wszystkich ludzi świata, aby Cię poznali, Boże. Zabierz wszystko, co złe i zamień to na dobre. Napraw ich serca. Amen. Bóg prosił mnie później od czasu do czasu na namalowanie czegoś. Albo Jezus malował razem ze mną. On jest artystą. On stworzył wszystkich ludzi na tym świecie i zrobił wszystkie kolory. Widziałam w głowie różne rzeczy i w moim sercu. Maluję patyczkami do uszu, swoimi włosami, palcami, igłami z choinki.
Malowanie jest dla mnie modlitwą. Mamy dobrego przyjaciela Jeffa, który często bierze udział w wyścigach motocyklowych i ściga się dla Jezusa. I ja namalowałam go na motorze w czerwonej kamizelce, która jest kolorem krwi Jezusa, żeby jego krew była dla Jeffa ochroną. Podarowałam mu ten obrazek i zaraz następnego dnia Jeff miał poważny wypadek, z którego wyszedł tylko z połamaną nogą. Wszyscy uznali, że to był cud, bo jechał z taką wielką prędkością, że nie powinien był przeżyć. My zawsze powinniśmy być świadomi, że każdego dnia może coś się złego wydarzyć. Ktoś zaparkował w miejscu, które wyglądało na spokojne i bezpieczne, ale kiedy wrócił, szyba w jego samochodzie była stłuczona. Musisz być zawsze gotowym, zawsze modlić się do Boga, nawet kiedy wydaje ci się, że wszystko idzie bardzo dobrze. Musisz prosić Boga o ochronę, aby był z tobą cały czas, nawet wtedy, kiedy wydaje ci się, że go nie potrzebujesz, bo wszystko jest dobrze. Jak miałam 6 lat, Bóg powiedział, żebym namalowała pianino, ale miało być na 9 akordów septymowych, nie 7. Namalowałam też drzewo Jaszua. Ono jest ułożone w literę Y od imienia Jaszua, Jezus. I ono jest symbolem Żydów i Hebrajczyków. Dużo cierpię za Żydów i Arabów, odkąd byłam bardzo mała i dużo się za nich modlę. Ten obraz, który namalowałam, ma tytuł Pocałunek. Z greckiego uwielbienie, to znaczy pocałunek. Owieczka adoruje swojego pasterza. Jezus jest owieczką Boga. Chciałam też powiedzieć, że my skupiamy się na tym, co robimy dla Boga, zamiast skupić się na relacji z Nim w naszym sercu. A to, co zrobimy później, będzie następstwem tej relacji. W 2013 roku namalowałam obraz dla Ukrainy. Bóg dał mi ten nowy projekt do wykonania i pokazał mi kamienne schody wiodące w górę z trojgiem dzieci i dał mi takie słowo. Na Ukrainie jest reszta, która będzie stabilna w czasach przewrotów. Ich wiara jest niezachwiana, a ich serca niezłomne. Nie proszą o błogosławieństwo, ale o zmianę. Wzywają Boga do działania, a On prosi ich o to samo. Ukraińska reszto, nadchodzi migracja z jednego miejsca do drugiego, eksodus i przegrupowanie. Zaczyna się przyciąganie. Będziecie wędrować tak, jak to robił Abraham. Bądźcie niezłomni. Te dzieci postawiły kroki na solidnym kamieniu, a ich droga jest pewna. Nie muszą nic ze sobą zabierać, ponieważ ich wiara ich wspiera. Ale idą pomiędzy dużym kamieniem i przepaścią. Idą między skalną ścianą a urwiskiem. Dzieci reprezentują tą resztę, którzy mają wiarę ufającego dziecka i zapowiadają migrację tego pokolenia. To pokolenie będzie przewodzić podczas przeorganizowania. Podarowałam ten obraz misjonarzowi, który wyjechał do Kijowa przed Bożym Narodzeniem. I tam, gdzie go powiesił, później wielu Ukraińców znalazło schronienie. Tam jest teraz dużo modlitwy. Nawet muzułmanie modlą się wraz z chrześcijanami. Jeden z moich innych obrazów pod tytułem Strażnik jest zapowiedzią ogólnoświatowej interwencji Boga w sprawy ludzkie poprzez powrót Jezusa. Przedstawia święto trąb, które jest
jakby próbą generalną. Wzgórze świątynne płonie, a ze ścian unosi się dym. Namalowałam, co zobaczyłam, ale nie wiem dokładnie, co ono oznacza. Bóg mi dał takie słowo. To jest nowy sezon. Patrz, jak organizuję zmianę warty i ustanawiam ludzi z charakterem, którzy będą prowadzić mój lud. Patrz, jak sprzątam moją świątynię. Patrzcie, jak wyłania się moja reszta i wyznaczam ludzi, aby nad nią czuwali. Strażniku, zobacz. Ale w tym sezonie wyłaniania najpierw przyjrzyj się sobie. W wieku 11 lat Jordan napisała: Nieważne, gdzie jesteś na świecie, wszędzie jest Bóg. Być może nie wszędzie ludzie Go uwielbiają, być może nie jest kochany tak, jak powinien, ale wiesz co? To nie powstrzyma Go przed byciem znanym. Już niedługo świat Go pozna. Właśnie teraz Bóg pojawia się w sercach ludzi na całym świecie. To się dzieje, kiedy ja to piszę. Język nie jest barierą. Kultura tego nie zatrzyma. Polityka nie ma na to żadnego wpływu. Religia nie może tego ugasić, a ludzie nie mogą tego kontrolować. Bóg działa w sercach dzieci na całym świecie. Bóg mówi w księdze Habakuka: Spójrzcie na ludy wokoło, a patrzcie pełni zdumienia i trwogi, gdyż ja dokonuję za dni waszych dzieła. Nie dacie wiary, gdy wieść o nim przyjdzie. Niech ludzie w każdym kraju, każdej religii, każdej narodowości, każdym wieku i każdej płci poznają Boga nie takiego, za jakiego do tej pory Go uważali, ale za to, kim jest naprawdę. Niech ich oczy, uszy, umysły i serca będą otwarte na prawdę, otwarte na miłość i otwarte, aby stać się tymi, którymi mają być. Niech Bóg nadejdzie. Hi, I'm Jordan, and this is my message of the month. Today I'm going to talk to you about God's echoes and God's mirror. Have you ever noticed that sometimes it seems like God's not there? You say hello, and it seems like an echo comes back. Hello, 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 hello. And you wonder if there's just emptiness in the sky above. Those are the times when you feel empty in your heart. Or so full you can't stand it. The echoes bounce off of you. Other times you say something to God and He says it right back to you. Like you say, God, where are you? And God says, where are you? Are you listening to me? And He says, are you listening to me? When He does that, He's asking you to search your heart. There's another kind of echo that God does. It's when He wants you to repeat after Him. You know, say what He says. He says, you're healed. And you're supposed to say, hey, I'm healed. Or if He tells you a word to give to somebody, you're supposed to say it. You know God likes us to say what He says? He loves to hear Himself in our voice. And He loves it because we agree with Him. Sometimes people mess it all up and they echo the enemy. The enemy's voice, in case you're wondering, sounds like fear. He says things to you like, you know what, this isn't going to work out so hot. And then what you say is, this is not working out so great. Another thing he says is, you know what, it's going to get worse. He likes to say things that you're afraid of. Because when you're afraid, you're not thinking straight. So you just act like a parrot.
You let other things think for you. So when you're afraid or need something from God, you better start saying what He says, because what you say gets echoed in your life. Did you know that your life is an echo of all things that are said? Now let me talk to you about mirrors. You know God has a mirror? Let me tell you a story. When my mom was a little girl, she used to carry a mirror in her back pocket. If someone got mad at her, she'd yank out her mirror and show them how mad they looked. She figured if they only could see their face, it would stop them. She was right. You know, it only takes one little smile to soften anger. Just one little bit breaks it. You know, sometimes God does that to us. He holds His mirror up to our face so we can see what we look like. Another thing about echoes, think where they happen. On a mountaintop, when you're really high, when you've reached a good point in your life, or when you're looking down into a well, something deep, like a big thing happening in your life. Or sometimes you can hear an echo in a cave. You know, like when you're hiding from things. You know, God holds a mirror up to our face so we can see what we look like and how we look to Him. You know, God likes us to see what He sees. He likes us to say what He says and to see what He sees. It's like, think of it this way. When we say what He says, His voice is heard. And when we see what He sees, we know we're going in the right direction. If we let the enemy hold a mirror up to our face, he lies and says, look how ugly this looks. He lies. But when God holds a mirror up, He always tells the truth. Satan uses those like smoke and mirror mirrors. The ones that make you look shorter or taller or fatter or make your ears look huge or something weird. But when God shows you a mirror, it's perfect. Do you know that the Bible says that our eyes are a mirror of the soul? You know how you look at someone's eyes to see how they feel and think? We need to have God's eyes, so when people look at us, they see, hear, and feel what God thinks. So let's pray. Dear God, I love your echoes. I want to echo you. Even when it's an empty echo, I still have your mirror. Show me what I'm like. Show me how you see me. Help me see what you see and say what you say. In Jesus' name. Amen and amen. Did you hear the echo? Thank you.